Bardzo zaskoczyłaś mnie tym, że tak wiele fanów przychodzi na twoje koncerty. Ty już, ja byłem tutaj w Warszawie, tak, ale ty koncertujesz po całej Polsce. Ty jesteś zdziwiona, że fani nadal z tobą są? To jest, powiem ci naprawdę... Jeszcze, wiesz co, tutaj powtórzę, że oni nie są, tylko ich jest coraz więcej. To jest niesamowite. Naprawdę nie mam pojęcia, skąd to się bierze. Jestem bardzo szczęśliwa, że tak tłumnie przychodzą na koncerty. I to są koncerty biletowane, tak? Bo wiele osób może myśleć, że faktycznie, nie wiem, jest to plener, komuś się nudziło, akurat przyszedł. To nie są dni jakiegoś tam miasta, tylko to są kluby, w których ty grasz i to oczywiście bilety płatne. Tak, dokładnie. Więc naprawdę bardzo się cieszę, że tak tłumnie przychodzą. Co więcej, już mam zaplanowany czwarty koncert w Warszawie. Tak, więc... A wczoraj przed chwilą właśnie miałam taką rozmowę z Szymonem Czerwińskim. Nie wiem, czy go kojarzysz. On wczoraj mnie zaprosił na program, gdzie to był live, gdzie gotowaliśmy. I on powiedział właśnie przed chwilą, że statystyki, po prostu pobiłam wszystkie statystyki, jeśli chodzi o oglądalność, komentarze tego programu. Więc zrobił 60, zaprosił 60 gości i nigdy nie było takiego zainteresowania. Więc jest mi bardzo, bardzo miło. A ty sama jesteś w szoku? Jestem w szoku, tak. I powiedz mi, będziesz nadal kontynuować? Nadal chcesz tak brnąć wysoko, aż znowu będziesz na szczycie, jak kiedyś? Ja bym chciała wrócić z taką piosenką, która poruszy serce, wiesz, wielu, wielu osób, więc na tym najbardziej mi zależy. No to... Widzę, że ludzie czekają na te nowe utwory, więc po prostu biorę się do pracy.